Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie wita Państwa Jan Ciszewski. 6 czerwiec 1973 roku zapisze się jakby nie było na trwałe w historii naszej piłki nożnej. Gramy z Mistrzem Świata z roku 1966, drużyną, która ciągle zaliczana jest do potęg światowych. Zadanie przed naszym zespołem bardzo trudne, ale dokąd piłka w grze, należy wierzyć w sukces. Przegrana w Cardiff skomplikowała sytuację biało-czerwonych, ale jeszcze nie wyklucza kompletnie szans. Oto sędzia główny, pan Paul Schiller z Austrii, jego asystenci Franz Wörer i Werner Spiegel. Po lewej stronie kapitan zespołu polskiego Włodzimierz Lubański, po prawej słynny Bobby Moore. Proszę Państwa, dziś mecz być albo nie być, tylko zwycięstwo przedłuża nadzieję. Wspaniały moment, proszę Państwa, na rozpoczęcie spotkania Polska-Anglia. Chór kibiców ogarnia człowieka wzruszenie, kiedy słyszy hymn Polski w takim wykonaniu. Proszę Państwa, Alf Ramsey, jak zdążyli się kibice zorientować, wystawił drużynę z góry, zakładając obronę swojej bramki. Mamy tylko dwóch napastników, Martin Chivers z Tottenham Hotspurs i Alan Clark z Leeds United. Martin Peters, grający z numerem 11, będzie zapewne wspomagał drugą linię, w której grają Peter Story, Alan Ball, Colin Bell i Bobby Moore. W obronie Paul Middley, Roy McFarland, Emlyn Hughes z Liverpoolu i w bramce Shilton, zespół polski. W tej chwili kapitanowie obu drużyn, z lewej strony Włodzimierz Lubański, z prawej strony Bobby Moore, losują strony. W zespole polskim na prawej obronie w ostatniej chwili zmienił Antoniego Szymanowskiego z krakowskiej Wisły Krzysztof Rześli, 25-letni ofensywny obrońca Stali Mielec, lidera tabeli naszej ekstraklasy. Poza tym obok Jerzego Gorgonia gra Mirosław Bulzacki, rosły stoper łódzkiego klubu sportowego. Adam Musiał, znajdujący się w doskonałej formie, i w drugiej linii Lesław Ćmikiewicz, Jerzy Kraska, Kazimierz Dejna oraz w ataku, który składa się z trzech zawodników, Jan Banaś, Włodzimierz Lubański i Robert Gadocha. Rezerwowymi są Szeja, Gut, Kasperczak, Maszczyk, Domarski i Antoni Szymanowski. 130 tysięcy widzów, proszę Państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. I na koronie, tylko na okolicznych drzewach nie ma kibiców, jako że drzew nie ma. Proszę Państwa, no wstęp Państwo słyszeli, z lewej strony zespół polski. Rozpoczynamy mecz Anglia-Polska. Częściej będę wymieniał zawodników, jako że nie mogli się dogadać przedstawiciele obu federacji co do barw. Anglicy grają w żółtych koszulkach, ciemno-niebieskich spodenkach i w żółtych getrach. Zespół polski w białych koszulkach, czerwonych spodenkach i w białych getrach. Przepisy UEFA mówią, że zespół narodowy grający na własnym boisku ma prawo występować w swoich strojach narodowych.
Tak też nasz zespół występuje, natomiast Anglicy mieli się dostosować do wymogów gospodarzy, natomiast Ramsey powiedział, że w ogóle nie chce nic na ten temat słyszeć, grać będzie tak, jak mu się podoba. Pierwszy kontakt z piłką Petera Shiltona. Szalone trudności przedostania się na pole karne. No a już nie mówię o wyrobieniu sobie czystej pozycji strzeleckiej. Jak Państwo widzą, ciągle trwa walka o piłkę. Lubański, Banaś, gwizdek sędziego, faulowany kapitan zespołu polskiego. Arbiter był tu drobiazgowy. Nie wyszła więc szybka kontrakcja zespołu polskiego z ilością dwóch zawodników. Akcja, spalony. Sędzia pokazuje jednak, że piłkę ma wybijać Shilton. Bobby. Gorgoń z Gadochą. Gorgoń, długa piłka na lewą stronę. Znakomity rajd Włodzimierza Lubańskiego. McFarlane, znany ze swojej nieustępliwości. Fauluje pana Włodzimierza, rzut wolny. Piąta minuta gry, pierwszej połowy meczu Polska-Anglia. Ostry kąt, mało zawodników polskich na polu karnym, tylko czterech. Przed polem karnym Jerzy Kraska. Gadocha. Po ziemi, znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! Znakomicie egzekwowany rzut wolny. Wspaniała akcja, proszę Państwa, i Jan Banaś do spółki z Lesławiem Czmikiewiczem. Jeszcze raz ta sama sytuacja, uzyskują bramkę. No więc początek fantastyczny. Ósma minuta gry. No jak gdybym wiedział, że mam powiedzieć Państwu, która to minuta. 1-0 dla reprezentacji Polski. Clark. Bell. Jeszcze raz Clark. Chivers ucieka tu na lewą stronę, na dół ekranu. I rzut wolny dla Anglików. Zapowiadałem Państwu w pierwszych minutach mojej relacji twardą, nieustępliwą walkę. Wszystko wskazuje na to, że do końca będziemy właśnie mieli tego rodzaju starcia. Rzut wolny, groźna sytuacja, Tomaszewski stoi w bramce. Jak gdyby przewidział tę sytuację. Jerzego Gorgonia, Anglicy na naszej połowie, Hughes. Bell, Story, groźna sytuacja, teraz Tomaszewski, tak jest, brawo. W środku zmieniający pozycję Lubański z Banasiem, Gadocha, Mikiewicz na prawej stronie, ale Anglicy nadal w posiadaniu piłki. Story nadal, wraca Banaś, atakuje i Gorgoń. Nadal boczny obrońca, Czmikiewicz, Kraska, Dejna, Lubański, świetnie opanował piłkę, nadal Lubański, ale bezpardonowo, proszę Państwa, wchodzi w akcję wracający pod pole karne Colin Bell. Zamknąłem oczy z przerażenia, patrząc, czy pan Włodzimierz stanie, ale wszystko w porządku. Już biegnie normalnym truchtem pod bramkę. Kolejny rzut wolny dla reprezentacji Polski i chyba znów Robert Gadocha na polu karnym czterech polskich zawodników. Boczny obrońca Rzeźnik, Czmikiewicz, Lubański, Jan Banaś podchodzi również pod pole karne. Kraska, uwaga, Gadocha. Strzał po ziemi. Ale przed polem karnym nie było nikogo. Bell. Story. Jus. Czmikiewicz. Dał radę Polakowi.
Śliczny strzał z drugiej linii, Colin Bella. Piłka metr ponad bramką. A na ekranie Colin Bell z Manchesteru City. 29. występ w reprezentacji. Ma 27 lat. Wielkiego przeciwnika. Nasi zawodnicy grają jednak spokojnie. Kraska. Musiał. Gadocha. Dejna. Dobra kombinacja między dwoma zawodnikami warszawskiej ligi. Gadocha ucieka teraz. Grać sędzia pokazuje. Midli ucieka teraz na prawą stronę. Dejna, Clark. Pod polem karnym Chivers. Hughes. Trzech, czterech już Anglików. Wysokie dośrodkowanie. No, Clark. Doskonale ustawiony Jan Tomaszewski. Alan Clark, znakomity strzelec. Leeds United. 10. występ, 11. występ w reprezentacji. Ponad 300 bramek w ligowej drużynie Leeds United. Ciekawa sytuacja, proszę Państwa, 32 minuty gry pierwszej połowy i nie mieliśmy na jednej ani na drugiej stronie ani jednego rzutu rożnego. Maidley. Story. Allen Ball. Przy nim Musiał. Atak Musiała. Bell. Oto Colin Bell, którego przedstawiałem już Państwu. Mocne dośrodkowanie. Widzieliście Państwo tam dwa szczupaki w wykonaniu Clarka i Chiversa. No, gdyby piłka doszła do ich głów, mogłoby być niedobrze. Midley. Kraska atakuje go tam. Jest Dejna. Znów dobre opanowanie piłki, ale wydaje mi się, że za długo trzyma piłkę Kazimierz Dejna w momencie, kiedy minie jednego Anglika. Nie próbuje szybkim uderzeniem. Tak, o właśnie, jak to zrobił Ćmikiewicz, uruchomić swych kolegów. Jan Banaś, pole karne coraz bliżej, przedmiot marzeń polskiego zespołu. Świetna akcja Jana Banasia, dośrodkowanie prawie idealne, ale był Bobby Moore i Roy McFarland, którego od początku chwalę, twierdząc, że jest znakomitym obrońcą. Rzut rożny, pierwszy rzut rożny, 35. minuta gry pierwszej połowy. Jan Banaś, no może skopiuje wyczyn swojego kolegi skrzydłowego Roberta Gadochy. Dośrodkowanie mocne, Gorgoń, głowa, Lubański, Shilton, przed polem karnym Ćmikiewicz. I proszę, jakie opanowanie piłki, to Colin Bell. W groźnej sytuacji, z olbrzymim spokojem, ale strata. Banaś, gwizdek jednak sędziego. Jan Banaś, proszę Państwa, znakomicie grający dziś piłkarz Górnika Zabrze, 30. występ w reprezentacji. Był na spalone. Karne Dejna, Musiał tam dobrze uruchamia wychodzących na pozycję zawodników. Dejna, Banaś, świetne, Ćmikiewicz, zatrzymany w idealny sposób przez Martina Chiversa. Alan Clark ma tylko po prawej stronie. Bella, wraca Ćmikiewicz, Peters, już mamy 6-7 Anglików, Story, Midley tam po prawej stronie, szybka wymiana piłek, Ball, Clark, Story, Gorgoń jeszcze raz, znakomite dwie interwencje stopera zespołu polskiego, ale Anglicy mocno przyciskają, Emlyn Hughes, pole karne coraz bliżej, Clark i... Wreszcie piłka wybita, ale jak bumerang wraca na nasze pole karne. Nikt tam nie potrafi na lewą lub prawą stronę zagrać tę piłkę i przytrzymać trochę, dać odprężenie naszej defensywie. Wraca Banaś, wraca również Lubański. Cała drużyna polska w okolicy pola karnego lub na polu karnym. Bulzacki. Gadocha nie sięgnął piłki, chociaż szalenie się starał. Długie dośrodkowanie i piłka tuż nad poprzeczką. Opuszcza boisko. Więc proszę Państwa, przeciwnik wielki. Nic nie przesadziłem, mówiąc
tak dobrze o naszym dzisiejszym. Rusza drużyna angielska, Emlyn Hughes, boczny obrońca, który w pierwszej połowie odbył niesamowitą ilość strzałów, rajdów na naszą bramkę i tym razem szarży lewą stroną. Rzeźnie. Lubański, Banaś, McFarland, Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz kick Bobby Moore'a. Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański wykorzystuje kicks. Bobby Moore'a wpada na pole karne, co za kapitalny strzał prawą nogą. Piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Proszę Państwa, 2-0, jeszcze raz ta sama sytuacja. Oto kapitan zespołu Włodzimierz Lubański, cudowny strzał i gol, proszę Państwa, gol w 65. meczu w reprezentacji Polski, kapitan naszej drużyny narodowej. Włodzimierz Lubański uzyskuje 46. bramkę, będąc absolutnym rekordzistą. Obłęd na trybunach, szał 130 tysięcy ludzi. Rusza zespół Polski znów do ataku. Bobby Moore, mówiłem Państwu o tym, że Banaś i Lubański w pierwszej połowie bez przerwy czyhali na jakieś ewentualne kiksy obrońców. I wreszcie w drugiej połowie Lubański doczekał się właśnie takiej sytuacji. Banaś, dośrodkowanie, Lubański, główka tuż obok słupka. Druga minuta i proszę Państwa, kapitan zaskoczyć naszego bramkarza przymierzył tym razem źle. Jerzy Gorgoń. Długie wybicie na 50 metrów na lewą stronę do Gadochy. Gadocha nie doszedł. Clark. Wraca Kraska. Clark. McFarland. Paul Midley. McFarland na lewą stronę i zaskoczenie to. Zaskoczenie mogło być skuteczne, gdyby Tomaszewski był ustawiony dalej od naszej bramki, ale to już jest drugi moment w tym spotkaniu, kiedy Tomaszewski daleko od naszej bramki próbuje bronić. Tym razem podanie szło od naszego zawodnika. Widzieliście Państwo, potem Anglicy próbowali wepchać z piłką naszego bramkarza. Ukarani zostali za to rzutem wolnym. Lubański, Gadocha. Z powrotem Lubański. Jest jeszcze Kraska. Lubański. Leży Lubański, McFarland atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Nadal Lubański na murawie. Sędzia unosi rękę w górę. Żółta kartka, proszę Państwa, dla McFarlanda. Z przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Są tam masażysta pan Wituszyński, jest doktor Siekierzyński, trenerzy. Nadal Lubański na murawie, proszę Państwa. No i chyba kontuzja obolałej nogi Włodzimierza Lubańskiego. Sytuacja więcej niż zła. Utrata kapitana naszej drużyny narodowej. Nie wiadomo, czy wejdzie na plac. Patrzę teraz na ławkę rezerwowych zawodników, czy któryś z polskich piłkarzy rozgrzewa się. Tak, tam już chyba Jan Domarski lub Grzegorz Lato. Przypominam Państwu, o czym informowałem na początku, że Lubański wystąpił w dzisiejszym spotkaniu na własną prośbę. Stało się, tak chyba stało się, odnowiła się kontuzja. Story, Midley, atakuje go Gadocha, rusza teraz Gadocha, ale w środku nie ma nikogo. Story. Dośrodkowanie na lewą stronę. Chivers skacze tam bardzo wysoko. Bardzo groźna sytuacja. Nadal Chivers wybić tę piłkę, ale jest Tomaszewski na miejscu.
daleko, do środka, do Banasia. W tej chwili mamy dwóch zawodników, Banaś i w środku Gadocha, którego już próbuje asekurować Domarski. Banaś, Domarski ucieka teraz prawą stroną, nadal Banaś, Gadocha, z lewej strony Dejna Gadocha. A jednak, proszę Państwa, zabandażowane kolano Włodzimierza Lubańskiego i w zupełnie nieoczekiwany sposób nasz wspaniały piłkarz, kapitan reprezentacji, musi opuścić boisko. Nie będzie mógł już obserwować tej heroiki. Znów Anglicy. Medley, Bell, z tyłu Ball, Gorgoń. W powietrznej paradzie tam głową wybił piłkę poza boisko, wysokość pola karnego. Hughes i ten potrafi wyrzucić piłkę daleko. Gorgoń wybija. Domarski. Dobrze. Domarski w środku ma po lewej stronie Gadocha. Jest również Kraska idący teraz. Nadal Domarski. Gadocha. Domarski ucieka na prawą stronę. Gadocha, strzał po ziemi. Shilton. Peter Shilton z Leicester. Godny następca Gordona Banksa. Od 1970 roku w reprezentacji Anglii. 11 występ tego świetnego bramkarza. Wystawia w tej chwili obronę. Rzut rożny dla zespołu polskiego. Corner. Clark wrócił aż pod pole karne. Shilton. Chivers. Allen Ball. Clark. Ball. Jeszcze Ball. I rzut rożny. Rzeźny. Bał się znów, że za plecami ma Anglika. Na wszelki wypadek wybił piłkę poza boisko. Peters z jedenastką, z dziewiątką Chivers. Dośrodkowanie. Już po ziemi i tuż koło słupka. Tuż koło słupka. Emlyn Hughes z trójką. Wielokrotnie chwalony przeze mnie w pierwszej połowie. I tym razem z ochotą idący do przodu. W 17 występie w swojej reprezentacji. Gra znakomicie. Nie ustępuje absolutnie Anglikom. Musiał. Story. Musiał. Faul. Upomina sędzia. Musiał pomaga wstać Medleyowi. Ten jak gdyby chciał powiedzieć: stary, daj sobie spokój, dam radę bez ciebie. Allen Ball. Dwóch Anglików na własnej połowie, reszta na naszym polu karnym i Tomaszewski. Natychmiast Anglicy wracają. Po utracie piłki w środku Domarski. Próbujący tam 22 minuty do zakończenia meczu. Znów 30-metrowy wyrzut z autu. Tomaszewski. I rozpoczynamy akcję. Zespół Polski wraca teraz pod pole karne. Dobry strzał, bardzo dobry strzał, ale Clarka, który widział, że znów Tomaszewski te 2 metry jest przed bramką i takim lobem próbował zaskoczyć naszego bramkarza. Piłka jednak, jak Państwo widzieli, wyszła. Będą ukarane niejako dodatkowym czasem, który sędzia doliczy za faule, za różnego rodzaju przerwy w grze. Anglicy, znów długa piłka, bez przerwy właściwie długimi piłkami próbują rozerwać nasz blok defensywny, ale od czasu do czasu również przychodzą krótkie podania, o takie jak te, chyba spalony. Sędzia nie gwiżdże. Dośrodkowanie, musiał. Bell. Ball. Narożnik. Chivers. Story. Jeszcze raz Story. Bell. I wybicie piłki do środka. Ukarane jednak rzutem wolnym. W momencie, kiedy szykował się do strzału, Allen Ball został sfaulowany i proszę Państwa, w niebezpiecznym miejscu
jakieś 5-6 metrów przed polem karnym. Jak Państwo widzą, rzut wolny dla zespołu polskiego, bardzo liczny mur polskich zawodników, ale Anglicy są mistrzami, jeśli chodzi o różnego rodzaju sztuczki przy wykonywaniu rzutu wolnego, a więc popatrzmy. Allen Ball, z tyłu Bobby Moore. Bobby Moore ucieka teraz na prawą stronę. Nie daliśmy się nabrać. I Gadocha wychodzi z naszego pola karnego. Wybita piłka. Każda utrata piłki to od razu akcja Anglików. Przypomina od czasu do czasu ten piłkarski mecz, spotkanie w koszykówce, gdzie właśnie tego rodzaju sytuacje są natychmiast. Po utracie piłki kąt natarcie drużyny. Akcja znów dobra w powietrzu Jana Tomaszewskiego. Bulzacki musiał. Gadocha. Atak Gorgonia daleko od naszej bramki. Rzeźny stracił piłkę, gwizdek sędziego. Rzut wolny dla Anglików. Chivers. Gorgoń, wspaniała interwencja. Cała drużyna angielska za wyjątkiem McFarlanda pod naszym polem karnym. Bulzacki. Storej zaskoczy? Nie. Na miejscu doskonale ustawiony Tomaszewski. Oto Peter Storey. Gadocha. Utrzymał się przy piłce. Dwa dryblingi. Gadocha. Świetne zagranie. Krótkie, szybkie, błyskawiczne. Dojdzie Gadocha? Nie. No i teraz dwóch Anglików, jak Państwo widzieli. Peters z Bolem dopadają Śmikiewicza. Nie wiem, jaką mieli pretensję do zawodnika. Żółta kartka, nie? Czerwona kartka. Tylko nie bardzo wiem, dla kogo. Zaraz Państwu powiem. Proszę Państwa, któryś z zawodników polskich poza linią boiska i poza linią boiska również Allen Ball, który za krytykowanie sędziego i za starcie bokserskie, zdaje się, że pomylił miasta, w Belgradzie są mistrzostwa Europy, Allen Ball powędrował poza boisko i w tej chwili, proszę Państwa, drużyna angielska grać będzie w dziesiątkę. Do końca, patrzę na zegarze, mamy jeszcze 12 minut. Będzie chyba również zmiana w zespole polskim, gdyż Śmikiewicz nadal chyba poza boiskiem. Olbrzymie zamieszanie. Trener Kazimierz Górski. Śmikiewicz. I rusza Domarski, proszę Państwa, zostawił za sobą teraz Bobby Moore'a. Idzie tam na lewą stronę McFarland, nie ma komu zagrać tej piłki Domarski. Zatrzymał się, jak Państwo widzą, i wywalczył chyba aut. Proszę Państwa, mamy wiadomość, Włodzimierz Lubański wraca na stadion. Oczywiście nie ma mowy, żeby wystąpił w tych ostatnich minutach, chociażby nie wiem jak chciał. I proszę Państwa, aut na wysokości pola karnego Anglików dla biało-czerwonych. Gadocha. Banaś. Nadal Banaś. Nie miał komu zagrać tej piłki. Kraska. Jest Gadocha. Szybki, zdecydowany. Obok Dejna i tam Śmikiewicz ucieka, wchodzi teraz do środka. Bobby Moore pada. Kieruje piłkę jednak w ostatniej chwili do Shiltona, który broni Anglię przed rzutem rożnym. Bobby Moore. I znów na prawo. Chivers z Clarkiem. McFarland. Piłka poza boiskiem. No i w tym momencie, proszę Państwa, Anglicy jak gdyby stanęli. Jak gdyby już stracili wiarę w to, że mogą sforsować zespół polski, broniący się fantastycznie właściwie od pierwszych minut. I
idący od czasu do czasu atakiem. Domarski, próba z ostrego kąta, zaskoczenia Shiltona, piłka obok górnego rogu, idzie daleko out. Oto Jan Domarski, który dostroił się swoją walecznością i sercem do swych pozostałych kolegów. Kraska. Szaleństwo na stadionie. Bulzacki, Tomaszewski. Wybicie na wysokość trzech pięter, jak gdyby na wiwat. Śmikiewicz. Faulowany Polak. Koniec! Koniec, proszę Państwa. Nasi zawodnicy rzucają się teraz w objęcia. Tomaszewski, cała drużyna biało-czerwonych na środku boiska. I proszę Państwa, w momencie, kiedy wydawało się, że wszystko stracone, zespół polski z tak znakomitym zespołem jak Anglia potrafił wywalczyć zwycięstwo aż 2-0. Proszę Państwa, sytuacja więc w tabeli wygląda następująco. Drużyna Walii, 3 punkty, 3 gry, 3 punkty, bramki 3-2. Reprezentacja Anglii, 3 gry, 3 punkty, w bramkach 2-3. Drużyna Polska, 2 gry, 2 punkty, w bramkach 2-2. A więc, jak Państwo widzicie, każda bramka liczyć się będzie do końca, aż do 17 października na wagę finału Mistrzostw Świata Piłkarskich, które odbędą się w przyszłym roku na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej. Emocji nie braknie więc do jesieni.